Cypis, Luśka, Drops i wiele innych bezdomnych psów czeka na dom w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Schronisko prowadzone jest przez Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, na rzecz którego można przekazać 1% podatku. Wszystkich bardzo prosimy o pamięć, wszystkich, którzy kochają zwierzęta i mogą ten swój 1% podatku przekazać, bardzo prosimy. To naprawdę nic nie kosztuje, a dla nas i dla naszych zwierząt znaczy tak wiele. W tej chwili w schronisku przebywa ponad 600 psów. Z naszych obserwacji wynika, że 98% co najmniej zwierząt trafiających do nas miało wcześniej właściciela. Przykrym jest, ubolewamy nad tym, że niestety ta odpowiedzialność jest zupełnie, ludzie mając świadomość i chęć, kiedy biorą zwierzę, wydaje im się, że decyzja jest na całe życie. Okazuje się, że z różnych powodów wyrzucają później te zwierzęta. Nie mają nawet odwagi się przyznać, bo że to zwierzę należało do nich i tak dalej, wyrzucają, straż przywozi. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami prowadzi również akcje edukacyjne oraz akcje adopcyjne. Zachęcamy ludzi do tego, żeby adoptowali zwierzaki z naszego schroniska. Mieliśmy w tamtym roku 100% rotacja była zwierząt, które przybyły do schroniska i które wyszły ze schroniska. Dlatego w dalszym ciągu zachęcamy. Bardzo nam pomagają, również przyjeżdżają ludzie z całej Polski. Nawet ostatnio poszły dwa pieski do Szwajcarii, z czego się bardzo cieszymy i myślę, oby tak dalej. Każdy, kto zdecyduje się na adopcję psa ze schroniska, może liczyć na pomoc specjalisty. Mamy pracownika odpowiedzialnego za adopcję, czyli jeżeli przychodzi człowiek i chce adoptować pieska, mówi na przykład, czy chce do domu, czy chce na przykład na otwarty teren i ta osoba doradza. Zazwyczaj zna charakter psa i myślę, że zazwyczaj to się udaje i rzadko kiedy pies wraca do nas z powrotem. Jak mówią pracownicy schroniska, potrzeby są ogromne. Marzeniem jest wybieg dla psów. Teren już jest. W tej chwili najbardziej potrzebujemy, wiadomo, suchej karmy dla psów, mokrej, czyli puszki, kołdry, koce, ręczniki, no i wszystko, łącznie z suchym chlebem, po prostu wszystko. Idzie nam 7 ton jedzenia na miesiąc dla naszych psiaków. Jest to bardzo dużo, ponieważ dostają oczywiście codziennie ciepły posiłek, mają gotowany, każdy pies dostanie. Oprócz tego są jeszcze po południu dokarmiane suchą karmą. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, numer KRS 200 933.